Także proszę Państwa, zapraszamy wyznawców papieża, by się zapatrzyli na ten pałac. No proszę Państwa, tutaj jest relaks, kino. Czy Państwa przypominają sobie, czy nie? Proszę Państwa, Domy Towarowe Centrum Warszawa, Katolicka Polska, a tutaj nawet Szalom starały się mówić, takie różne tam w tych żółtych samochodach mędy, takie zaczepiając nas tutaj, gdzie żółty tramwaj chodzi. Szalom, szalom, po co? Żydzi są fajne, te Żydki, lubię. Proszę Państwa, mamy tutaj w centrum Polski, katolickiej Polski, a w Warszawie, no szalom, szalom, to katolicy, gdy mówią szalom, to jest kabaret, bo tak naprawdę to katolicy ani prawosławnych, ani ruskich nie lubią, ani Żydów. A my, bądźmy szczerzy, no nie można tak. Kaszlą, żebracy katolicy, kaszlą. Wyznawcy papieża, jako Matki Boskiej Ostrobramskiej, a jeszcze opowiada, tak poszły, te dupki widać zawsze, prawda? I szalom szabetę, po co to? Żydów się nie uda podrobić, Świadków Jehowy nie uda się podrobić, prawosławnych nie, ewangelików nie, Świadków Jehowy nie, po prostu cygano, że do dziado mał pogady, niech lepiej chodzą częściej na swoje msze katolickie, papieskie, rzymskołacińskie, Matki Boskiej Ostrobramskiej swej. Częściej niech chodzą, a nie, że to żebraczki katolickie zajmują się jakimś tam rechodupstwem, o czym dzisiaj była mowa.